Wow. To impreza będzie, no. Zostaje na tych dołach i czaruje publiczność jest taki fa fa ra, fa. No tylko że no to jest puste. Kiedyś się właśnie zastanawiałem, czy ja mam jakiś swój ulubiony gatunek. Chyba nie. Myślałem, że romansidę nie lubię. Ale parę razy widziałem tak dobre romansidła. Oglądam bardzo często filmy pod kątem warsztatu aktorskiego. I to mnie strasznie kręci, jak ktoś buduje rolę. E, na przykład Gary Oldman w Batmanie, grający taką papierową, zwyczajną postać e, policjanta, która jest właściwie bezbarwna. No, jest tak interesujący, no oczu od niego nie można oderwać. No ale to jest mistrz. Bardzo lubię Tima Rota. Kiedyś miałem przyjemność wziąć udział w castingu do e, fabularnego filmu, w którym on wziął udział, i właśnie zaproponowano mi podkładanie głosu Timowi Rotowi i no, najpierw był casting, no to zwariowałem. Pomyślałem sobie, o, taki uśmiech losu. Muszę zrobić wszystko, żeby te, te role dostać. No i potem jak już dostałem tę rolę, bo ją dostałem. Yy no to właściwie unosiłem się nad ziemią, nie wiem, pląsałem na rzęsach, wziąłem materiały do domu, czego nigdy wcześniej ani później nie robiłem i uczyłem się jego fizjologii, jego sposobu mówienia, oddychania, mlaskania, no to była ogromna przygoda. A ja go chyba po raz pierwszy widziałem w, w kucharzu złodzieju, i yy, kucharz złodziei, jego żona i jej kochanek. No, zagrał jakąś tam drugoplanową rurkę, ale od razu rzucił mi się w oczy. Moją ulubioną, zdecydowanie ulubioną, ukochaną aktorką jest Charlize Theron. Chylę czoło za rolę w Monstera, bo to rzadkość, by kobieta obdarzona taką urodą zgodziła się tak zeszpecić i... Mm, no, ba, zeszpecić się to wcale nie jest sztuką. Potem to obronić i być przekonywującą. No, wielka, wielka pani. A drugą moją ulubioną, mogę śmiało powiedzieć ukochaną aktorką, to jest pani Dorota Kolak, którą znam wiele, wiele lat, bo jest aktorką teatru Wybrzeże. A ja jakiś czas mieszkałem w Gdańsku i miałem przyjemność ją oglądać na scenie teatru i miałem również przyjemność spotkać się z nią w pracy, o czym zawsze marzyłem. A kiedy zobaczyłem ją w w kreacji, w wielkiej, wielkiej przyogromnej roli matki Dressa w filmie Mariusza Grzegorzka, Jestem Twój, no to po prostu upadłem na kolana. To, to, to w ogóle Oscarowa kreacja. Gdyby to świat zobaczył, Dorota Kolak yy, dostałaby Oscara. Jakoś tak faceci bardziej mnie powalają. i no Może dlatego, że yy, jestem aktorem i siłą rzeczy ciągnie mnie w stronę tego męskiego aktorstwa. Nie zachowuje się, broń Boże, jak złodziej, ale z przyjemnością podpatruję właśnie ich facetów w robocie. Z naszej rodzimej twórczości lubię młodego Andrzeja Wajdę, lubię młodego Jerzego Hoffmana, lubię starego Wojtka Smarzowskiego. Kanał, mimo tego, że kino jest zupełnie, zupełnie gdzie indziej, w moim poczuciu się w ogóle nie, nie zestarzał. Tam jest gęsto, tam jest, tam jest prawda, tam jest nieprawdopodobna myśl. No a potem po latach, no ojej. No ludzie są już gdzie indziej, no, świat jest gdzie indziej. Dużo trudniej się chyba robi filmy, mimo fantastycznej, wstrząsającej techniki. Wtedy to było jakoś takie, to było wszystko prostsze, a przez to odarte z jakiegoś tam niepotrzebnego efekciarstwa. Bardzo lubię film Chudy Inni pana kluby. Moim zdaniem, jedna z najlepszych scen erotycznych w polskim kinie jest właśnie w tym filmie. Bardzo lubię szeregowca Rajana. Ogromnie im zazdroszczę tego filmu. Chciałbym, żeby u nas kiedykolwiek powstał podobny film, by twórcy w taki sposób opisywali ludzką historię. No, ten film jest tak gęsty. Tam się tyle nieprawdopodobnych rzeczy dzieje i jest tak fantastycznie pokazana każda z postaci. Że bardzo lubię ten film oglądać. I wiem, co będzie, wiem, co się dalej wydarzy. No ale to jest, to jest no, sztuka dużego formatu. Więc no, lubię takie prawdziwe kino. Filmy Tarantino są taką e, takim dobrym relaksem. Ma dystans, ma poczucie humoru. Świetnie prowadzi swoich aktorów. W tej chwili można odnieść wrażenie, że wszystko już było. Mm. No i świetnie jest, jak, jak nas twórcy zaskakują. Zaskakują tym, że jeszcze można coś wymyślić. No, takim filmem na przykład jest SimCity, które jest pełne efektów, ale jest zupełnie inne spojrzenie na, na, na kino. No, były już wcześniej próby takiej konwencji komiksowej, no, no ale ta jest powalająca. No, to jest bardzo precyzyjny, bardzo konsekwentny pomysł. Realizowane od początku do końca. No i to jest interesujące. Nie zawsze kino musi być jakieś ambitne, odkrywcze, intelektualne. Jak jest ciekawa narracja, szybka, wartka akcja, no to człowiek się odpręża też przecież. I taki film też lubię obejrzeć. Animacja też jest ogromnym polem do popisu bo właściwie jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia twórców. Lubię zwariowane filmy, lubię odjechane, z taką zaburzoną kreską, dziwną. Brałem kiedyś udział w takim, w takiej serii, która się potem okazała kultową. Jam Łasica to była jedna seria, a druga to był Krowa i Kurczak. No, bardzo, bardzo pojechane kino animowane. Często właśnie ci najmłodsi proszą mnie, żebym pokazał, jak to robię. Ale nie tylko najmłodsi. I od razu mówię nie, nie przepadam za tym, bo, bo nie jestem w pracy. No. Ponadto jest to jakiś rodzaj takiego kradziejstwa, bo, ja, bo postać się nie składa tylko i wyłącznie z głosu przecież. Więc to jest jakby zamknięta całość, i no, nawet kiedyś mi się zdarzyło. Yy, zatrzymanie przez policję. I, bardzo miło nam się rozmawiało. Siedziałem w radiowozie na tylnej kanapie i na koniec naszego spotkania pan policjant, oddający mi dokumenty, powiedział: A niech pan coś powie głosem Kaczora Donalda. No i to mnie trochę powaliło, no. ale powiedziałem mu, no bo to w końcu policjant. Powiedziałem trochę niecenzuralnie, więc tego nie będę powtarzał, ale bardzo ich to ubawiło.